Uwaga, nurkuję, a teraz znowu się wynurzam. Wielki Post to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że świat, w którym żyjemy, to nie jest żaden dom. To jest droga, to jest most, po którym do tego domu idziemy. A w tym domu, szkopu, niespodzianka, wymyślono takie drzwi, przez które nie da się przejść w pojedynkę. Tam trzeba mieć kogoś, z kim przez te drzwi się przejdzie. Cały czas, kiedy o tym myślę, myślę o tym, jak mi w życiu, to Wielki Post to dobry moment, żeby się nad tym zastanowić, wychodzi budowanie wspólnoty. Pierwszym skojarzeniem ze wspólnotą dla nas, ludzi, którzy jakoś w Kościele funkcjonujemy albo otarliśmy się jakoś przynajmniej boczkiem o niego, jest Kościół właśnie. Czy Kościół rzeczywiście jest dla mnie osobiście, Szymona Hołowni, wspólnotą, jest domem, a może jest instytucją, a może jest punktem świadczenia usług religijnych, a może jest wspólnotą ideową, a może wspólnotą światopoglądową, a może cywilizacyjną, a może jeszcze jakąś inną. Teraz znowu modne stało się wracanie do idei Kościoła walczącego. A więc widzimy Kościół, który się zbroi. Kościół, który formuje szyki, który tworzy hufce, który już jest cały gotowy, żeby zaatakować czające się na nas wrogie gendery, wrogą liberalną ideologię, która przyjdzie i będzie wrażała nam swoje wrogie końcówki ideologiczne w różne otwory naszego ciała, w oczy, w uszy, w nosy itd., itd. I my się musimy przed tym bronić. My musimy bronić cywilizacji chrześcijańskiej. My musimy bronić krzyża. No i jak dochodzimy do obrony krzyża, to wtedy od razu mam ochotę zadawać tym obrońcom jedno podstawowe pytanie. A czego bronicie? Czy bronicie krzyża, który ma wisieć na ścianie jako światopoglądowy gadżet, jako wydarzenie artystyczne, jako dziedzictwo kulturowe? Przecież krzyż nie do tego służy. Krzyż służy do tego, żeby na nim umierać za drugiego człowieka. Czy jeżeli bronisz krzyża, to masz świadomość, że bronisz takiej oto koncepcji, tak, jestem gotów umrzeć za ciebie, choć z tobą się kompletnie nie zgadzam, choć masz zupełnie inną ideologię i może twoje zamiary nie są do końca moimi zamiarami. Czy Kościół walczący jest Kościołem, w którym ja się odnajduję? Chyba nie bardzo, bo jeżeli miałbym szukać jakiejś metafory bitwy w moim życiu, to ta bitwa toczy się w środku. Żeby każdego dnia więcej było we mnie dobra niż zła, bo znowu nie ma ludzi dobrych i złych. Granica między dobrem a złem przebiega przez serce każdego z nas i każdy z nas decyduje, na jakim procencie będzie danego dnia ustawiona. Dużo bardziej, jeżeli już mielibyśmy się trzymać jakiegoś starcia, że oto dobro, że oto zło, że ta bitwa tocząca się choćby nawet w środku, dużo bardziej trafia do mnie wyobrażenie Kościoła jako szpitala polowego, o którym mówi tak często papież Franciszek. To jest właśnie ten Kościół, który nie tyle boi się człowieka albo boi się jakiejś grupy ludzi. On się boi o człowieka, on się boi o ludzi, on się boi o to, czy wystarczy im sił. To jest Kościół, który stoi na środku tego bitewnego pola i każdy, niezależnie od tego, czy walczył po tej stronie, czy po tamtej, może znaleźć w nim ratunek. Tam będą lekarze, którzy nie będą ganiać zaraz i przeprowadzać śledztwa, czy to ten zrobił, czy to tamten zrobił, a czy ty ukucnąłeś, a czy się odpowiednio schowałeś, a czy to było zgodne z tym, czy z innym przepisem. Nie. Ich priorytetem jest to, żeby opatrzyć ci ranę, żebyś miał siłę iść dalej, żebyś miał siłę usiąść, no i żebyś miał siłę coś zjeść, żebyś miał siłę się posilić. Bo ja tę wizję papieża Franciszka, który przecież jasno i wyraźnie powtarzał, to nie jest uniwersytet, w czym uczestniczymy. To nie są jakiś konkurs duchowej piękności. Ty nie masz wyjść mądrzejszy z Kościoła, ty masz wyjść z niego szczęśliwszy. Ja tę koncepcję posuwam jeszcze o krok dalej i mówię, to nie tylko szpital polowy, ale to też kuchnia polowa. Kiedy popatrzymy na Wielki Post głęboko i z lotu ptaka, to chyba sobie musimy wszyscy uświadomić, że jak powiedział to jeden kaznodzieja, którego ostatnio słyszałem, my wszyscy tutaj na ziemi czekamy na posiłek. Wielki Post przypomina nam o tym przez różne wyrzeczenia gastronomiczne, które robimy. Przypominamy sobie, co to jest głód, co to jest czekać, aż się najemy, aż znowu odzyskamy siebie. Bo człowiek głodny, o czym też wiem z wielu kontaktów z ludźmi, którzy tą straszną plagą XXI niestety też wieku zostali dotknięci, nie jest sobą. On myśli tylko o tym, jak się w tym momencie odżywić, jak przeżyć. W sensie również biologicznym kolejne minuty. A więc my jesteśmy tu i uczymy się, że czekamy na posiłek, że nie jesteśmy najedzeni. W Kościele dostajemy już przedsmak tej niebiańskiej żywności, ale dostajemy też siły do tego, żeby iść tutaj, żeby iść do tego nieba.
Pamiętam taką sytuację ze Szkocji. Parę lat temu pisałem książkę Last Minute i byłem w opactwie benedyktyńskim w Plaskarden, gdzie zaskoczyło mnie, czy jakoś poruszyło mocno jedzenie, które serwowano przy stołach. Sposób podawania tego jedzenia. Obsługiwali nas mnisi i to pamiętam zwłaszcza jednego, który cały był tym podawaniem zupy, cały był tym podawaniem chleba, cały był w tym, żebym ja tylko koniecznie zjadł, żebym miał siłę na dalszą drogę, na te wszystkie modlitwy, które nas czekały. To był już starszy człowiek. Jak mu coś upadło, jakiś widelec, coś tam, natychmiast padał na ziemię, bo taki jest u nich zwyczaj, przepraszając, bez słowa. Karmił jak najlepsza matka, jak ojciec. Czułem się tak zaopiekowany, jak chyba nigdy w życiu. I następnego dnia idę na mszę o 9 rano, on ją odprawia. Okazuje się, że to ksiądz, że to żaden braciszek z kuchni, to ksiądz. I on mi podawał komunię dokładnie tym samym gestem, którym poprzedniego dnia podawał mi zupę. Ja pomyślałem sobie, że karmienie jest sensem życia tego człowieka. Że on chce zrobić wszystko, żebym ja miał siłę. Co robi Jezus na ostatniej wieczerzy? Co teraz mamy na każdej mszy świętej, w której uczestniczymy. On przecież nie robi jakiś zabieg stomatologiczny albo inny, że umieszcza magiczny opłatek dający siłę w ustach jednego czy drugiego ucznia. On rzeczywiście karmi uczniów. Pascha to jest przecież posiłek ruszającego w drogę człowieka. A więc Jezus chce nakarmić nie tylko nasze siły duchowe, komunią świętą, ale również nasze siły fizyczne. I ja doświadczam tego w Kościele. W Kościele, w Eucharystii to mam. I to, że mam to w Eucharystii, powinno mi się rozlewać na całe moje życie. Bo przecież jeżeli mówimy na przykład, że Kościół jest również w domu, że Kościół powinniśmy tworzyć w pracy, że powinniśmy tworzyć kościoły, wspólnoty, takie, o których choćby możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, sami zerknijcie w 2 rozdziale, jak tam jest opisany pierwszy Kościół. Wszystko mieli wspólne, razem się gromadzili, nie było między nimi waśni i sporów. Byli tak podekscytowani tym wspólnym celem, do którego zdążają. Taki ma być mój dom. Taka ma być moja praca, takie mają być moje przyjaźnie. Czy one rzeczywiście takie są? Ja miałem na przykład to szczęście, że moi rodzice zapewnili mi właśnie taki dom, który był i szpitalem polowym, i kuchnią polową. Niezależnie od tego, jak poobijany wracałem ze świata, z różnych moich przygód, wiedziałem, że tam nie będzie morałów, że tam nie będzie jakichś nie wiadomo jakich opowieści. A nie mówiliśmy, a zobacz, a trzeba było inaczej, a mama mówiła, a tato mówił. Tylko zawsze będę miał tam kąt do wyspania się, kąt do odpoczęcia, dostanę jeść i jak sam zacznę chcieć mówić po tygodniu albo dwóch, to zacznę mówić. Tego mi jakoś w moim życiu bardzo mocno brakuje, bo zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście jako publicysta, jako człowiek z jakimś tam temperamentem do toczenia sporów, czy nie za dużo jest we mnie tej walki w imieniu Chrystusa, która wcale nie jest walką o to, żeby tego Chrystusa było więcej we mnie. Czy ja rzeczywiście umiem tworzyć taki Kościół sam, bo przecież sam powinienem być zmianą, której chcę w świecie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz mówili i recenzowali znowu po raz kolejny biskupów, proboszczów, papieży, wiernych świeckich, jeszcze jakichś innych, czy nam się podobają, czy nie. Tylko czy ja sam, będąc w tym Kościele, jestem w stanie stworzyć z niego miejsce, do którego inni będą lgnąć, bo będą wiedzieli, że wyjdą stamtąd nie mądrzejsi, ale szczęśliwsi, że wyjdą stamtąd z większą ilością nadziei, a z mniejszą ilością lęku. Muszę się przyznać, że wdrożyłem też pewne praktyczne ćwiczenia, jeśli chodzi o ten wymiar mojego życia, bo ja jestem człowiekiem dość nieprzysiadalnym. Wszyscy, którzy mnie znają, również ci, którzy uczestniczą w tym nagraniu, wiedzą, że lepiej się ze mną raczej nie zadawać, że mam krótki ląd, że raczej nie biorę jeńców. No, przodków pod Grunwaldem miałem, wszystko na to wskazuje, po obu stronach sporu, więc to wewnętrzne napięcie również mnie jakoś zżera. Miałem ostatnio dyskusję z pewnym człowiekiem na Facebooku, który wypisywał straszne farmazony. I bardzo szybko zaczął mnie obrażać, pisząc, że jestem lalusiem warszawskim, więc ja mu odpisywałem, że on jest lubelskim macho. Toczyliśmy bardzo interesujący spór na wielu różnych płaszczyznach, w którym ostatecznie się obaj zgnoiliśmy i zglebiliśmy. Jeden drugiemu wykopał nagrobek, zakopał go w nim, przyklepał, postawił krzyżyk i na tym gdzieś się to rozeszło. Ale ja chodziłem, nie miałem poczucia, że przegrałem ten spór. Dostałem nawet lajki za moje bohaterskie stawanie w tej rozgrywce. Ale chodziłem przez 2 dni z takim kacem, że stwierdziłem, że zrobię rzecz, która, jak dowiaduję się, nie licuje z etykietą bywalca Facebooka oraz innych mediów społecznościowych, czyli po prostu wykasowałem swoje wpisy.
Wykasowałem swoje wpisy i zostałem tam jak debil, ze spuszczonymi mediospołecznościowymi gaciami, bo teraz tylko ten człowiek mnie obraża, a mojej odpowiedzi na to nie ma. Nie wiem, co on z tym zrobi, ale ja nie chciałem, żeby to, co inni ludzie będą czytali na jego temat, w jakiś sposób sprawiło mu przykrość, żeby musiał się z tego powodu martwić. Nie, że jestem taki dobry i fajny. Po prostu tak sobie pomyślałem, że zrobię takie wielkopostne umartwienie, że nie zawsze moje musi być na wierzchu. Że może nie wiem, czy uda mi się z tym człowiekiem zbudować jakąś relację, ale nie chcę, żeby to był człowiek, z którym relacji nie udało mi się zbudować. Dlatego, panie Mariuszu, jeszcze żeby już tak dobić całą tę sytuację, pan wie, o kogo chodzi, tak pan tego nie będzie oglądał, bo kanałów lalusiów na YouTubie pan prawdopodobnie nie ogląda, ale jakby pan oglądał, to książka z dedykacją jedzie do pana, będziemy mieli taką miłą pamiątkę po pojedynku, który żeśmy stoczyli i którego pan nie przegrał, ale ja go nie wygrałem. Teraz zanurkuję, nie będzie mi widać, a teraz znowu mnie widać.